Sąd nad Jezusem to tytuł kazania, którym chciałbym się z wami podzielić. Pozwólcie, że rozpocznę od pewnego fragmentu z Ducha Proroctwa, który jest wprowadzeniem do tego kazania. Sceny w sali sądowej Jerozolimy są symbolem tego, co się będzie dziać w końcowych wydarzeniach ziemskiej historii. Świat przyjmie albo Chrystusa i prawdę, albo szatana, tego pierwszego wielkiego buntownika, grabiescę, odstępcę i mordercę. Albo odrzuci poselstwo łaski odnoszące się do przykazań i wiary Jezusa, albo przyjmie prawdę, jaka jest w Jezusie. Zatem sceny, które odbywały się na sali sądowej Jerozolimy, są symbolem tego, co będzie się działo tuż przed końcem historii tej ziemi. A żeby lepiej zrozumieć te wydarzenia, które dzisiaj się dzieją lub będą działy, musimy przenieść się na chwilę do tamtego czasu, kiedy to Jezus Chrystus w tym ostatnich dniach był prowadzony, a w końcu osądzony i wydany na śmierć. Kto bierze udział w bezpośredni sposób w procesie tym, który skazał Chrystusa na śmierć? Mamy tam w pierwszej kolejności przywódców religijnych. Chciałbym może zapytać was z tego miejsca, pamiętacie imiona osób, które jakby stoją na czele tej delegacji religijnej, która przyczyniła się do skazania Chrystusa na śmierć. Kto to był, pamiętacie? Zgadza się. Cała Rada Żydowska i ci dwaj kapłani, którzy stali na czele tej rady, oni przyczynili się właśnie do tego, aby właśnie Chrystusa wydać. Później mamy przywódców świeckich, na czele tych, których stoi, pamiętacie kto? Piłat, tak. Piłat jest namiestnikiem rzymskim. On tutaj piastuje z ramienia Rzymu urząd nad tą prowincją, Palestyną i on tutaj jest też bierze udział i on w zasadzie skazuje Chrystusa później na śmierć. Herod jest też w tym wszystkim, bierze jakiś udział, ale taki bardziej pośredni sposób. Jest odesłany do Heroda Jezus Chrystus w czasie procesu, ale Herod z powrotem odsyła go do Piłata. Później pamiętacie, kto jeszcze tam w tym procesie uczestniczy, który skazuje Chrystusa? Spróbujmy sobie przypomnieć. Byli jacyś świadkowie tam tego procesu, bo każda sprawa według Pisma Świętego musiała być oparta na dwóch lub trzech świadkach. Więc żeby kogoś skazać, potrzeba było świadków. Więc takich świadków znaleźli, pamiętacie? Byli to fałszywi świadkowie, bo tak Pismo Święte to ujmuje. Możemy o tym czytać w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział i werset 60. Tam jest mowa o tych fałszywych świadkach. Mowa również jest o tłumie, który znajdował się tam podczas tego procesu. Tłum, który też odegrał dosyć ważną rolę. Wydawałoby się, że byli tylko widzami tego wszystkiego, ale nie do końca. Ten tłum wywierał presję na decyzji tego namiestnika rzymskiego, bo też po prostu on tutaj mógłby może inaczej postąpić, gdyby tej presji nie było. I ten tłum tak samo odegrał rolę. Kto jeszcze tam bierze udział? Kto jest obecny może podczas procesu Chrystusa w tych ostatnich chwilach? Spróbujmy sobie przypomnieć. Byli uczniowie tam jacyś? Tak, było ich trzech. To był, którzy to byli, pamiętacie? Piotr, Jan i Judasz. Judasz też bierze udział w tym procesie. I jeszcze jedna osoba, która w zasadzie przypadkiem się tam znalazła, ale odegrała dosyć ważną rolę, to był Barabasz. I właśnie teraz spróbujmy, wiedząc mniej więcej, kto decydował i kto brał udział w procesie,
spróbujmy odnieść to do naszych czasów, do naszej rzeczywistości. Otwórzcie razem ze mną może Księgę Apokalipsy, tam 13 rozdział. I tam będziemy czytać od pierwszego wersetu. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż z nim może walczyć. I dano mu paszcze mówiące rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami. To zwierzę w tym przykładzie, czy w innych przykładach bestia, symbolizuje pewną potęgę, pewną władzę religijną czy religijno-polityczną, która właśnie będzie decydować w tych końcowych dniach historii. To zwierzę akurat reprezentuje tutaj władzę religijną i ono po prostu tutaj będzie wpływać na losy, na to, co się będzie działo w końcowych dniach historii tej ziemi. My wiemy, że Chrystus drugi raz nie będzie sądzony, bo tytuł kazania sąd nad Jezusem, ale będzie sądzony Jego lud, będzie sądzona prawda Boża, będzie kwestionowane prawo Boże, więc tak jakby sądzenie ludu Bożego, czy sądzenie prawdy Bożej jest jednoznaczne z sądzeniem Chrystusa. I to zwierzę z objawienia 13 rozdziału symbolizuje właśnie tych, którzy reprezentowali wtedy to ramię religijne, przywódców religijnych, kapłanów, rady żydowskich, tych, którzy stali na czele. To oni w zasadzie zdecydowali, aby Jezusa wydać na śmierć. To za ich sprawą stało się to, co się stało z Chrystusem. Oni przyprowadzili Chrystusa przed trybunał, ten rzymski, aby go osądzić. I tak samo tutaj sytuacja się powtórzy, że to właśnie przywódcy religijnie, instytucja religijna jakby przyczyni się do tego, aby przeciwstawić się Bogu. Tutaj mamy opis tej potęgi, która przez wszystkie wieki panowała, walczyła z Bogiem, z ludem Bożym, zwyciężając go, a na końcu historii odegra tą główną walkę. Ale Pismo Święte mówi, że w tej walce będzie również i druga bestia, która również odegra ważną rolę. 13 rozdział tej samej księgi i tam czytam wersety 11 i 12. Może i 13. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. I wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielki cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Zobaczcie, ta druga bestia, która w pewnym sensie reprezentuje polityczną stronę, tak jak tutaj mówiliśmy o tych przywódcach świeckich, o którym był Piłat, Herod, żołnierze, cała ta strona, jakby tutaj jest napisane, wykonuje wszelką władzę pierwszej bestii, pierwszego zwierzęcia.
I historia się powtórzy i tak samo będzie, jak to miało miejsce w czasach, kiedy Chrystus był sądzony. Zobaczcie, to kapłani wywarli wpływ na Piłata, jak już wspomnieliśmy, to oni naciskali, aby po prostu Chrystusa skazać na śmierć. Mimo tego, że Piłat sam stwierdził, że nie widzi winy w tym człowieku, a jednak kapłani tak mocno tutaj działali, aby osiągnąć jednak swój cel. I zobaczcie, te dwie potęgi, które kiedyś w zasadzie stały w opozycji, dzisiaj w czasach tych ostatecznych współpracują ze sobą i zmierzają do jednego celu. I robią w dodatku w taki sposób to, że świat po prostu zupełnie tego nie widzi. Ludzie po prostu gdzieś tam wzrok jest odwracany w zupełnie w innym kierunku, aby po prostu nie widzieć tego, do czego zmierzają. Przeczytam kolejny fragment tutaj z Ducha Proroctwa. W rozpaczliwych wysiłkach połączą się ze sobą księstwa i mocy, władcy ciemności tego świata oraz duchowe niegodziwości będące na wysokich stanowiskach i utworzą przymierze przeciwko Bogu. Stworzą przymierze, będą walczyć z Bogiem, połączą swoje siły, tak jak połączyli kapłani żydowscy razem z tą władzą, która wtedy sprawowała tam urząd. Fałszywi świadkowie, czy też są, czy o tym jest mowa w Piśmie Świętym? Otwórzcie Księgę Apokalipsy, 16 rozdział i tam 13 werset. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakoby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. Pismo Święte mówi, że będzie ktoś taki jak fałszywy prorok, który będzie brał w tym udział. Prorok to nawet więcej niż świadek. To ktoś, kto przemawia w imieniu Bożym. I z reguły proroka każdy słucha i każdy bierze pod uwagę. Tutaj również pojawia się na scenie fałszywy prorok. Kim jest ten fałszywy prorok? Jak sądzicie? Kogo symbolizuje tutaj fałszywy prorok? Czyli prorok to ktoś, kto służy Bogu, ale w fałszywy sposób. Zgadza się? Więc zobaczcie, kiedyś protestantyzm był narzędziem w ręku Bożym. Później, w czasach końca, ten właśnie protestantyzm stanie się fałszywym prorokiem. To oni przyczynią się, to właśnie ci ludzie jakby tutaj wpłyną bezpośrednio na to, aby przeciwstawić się Bożym przekazaniom i Bożej prawdzie. To jest niesamowite. Wystąpią w roli fałszywego proroka. I Pismo Święte mówi, że połączą siły właśnie te dwie potęgi. Tutaj pojawi się też i fałszywy prorok, aby wesprzeć to działanie i aby ten cel osiągnąć. Czy Pismo Święte mówi o roli tłumu w tym wszystkim? Zobaczcie, tu czytaliśmy w 13 rozdziale i tam 3 wersecie i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem i 8 werset mówi i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisany w księdze żywota baranka, który został zabity. Cała ziemia idzie w podziwie. Oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Zobaczcie, będzie wykorzystywany tłum, jak to zawsze czynione jest, że jeżeli ktoś chce zrealizować swoje cele, wykorzystuje tutaj masy, tłumy po to, aby po prostu osiągnąć łatwiej. Ludźmi można manipulować, tylko trzeba to odpowiednio zrobić. I dzisiaj to cały czas jest też czynione. Jeżeli gdzieś tam media mówią, że tamci są źli, wszyscy patrzą w tamtym kierunku, tak, tamci są źli. Za chwilę wskazują kogoś innego, że tak, ci są źli, tak, wszyscy jakby patrzymy w tamtym kierunku.
Ale my jako ludzie wierzący nie powinniśmy się tutaj sugerować tym, co nam inni mówią. Czy powinniśmy? Jak sądzicie? Czym powinniśmy się sugerować jako ludzie wierzący w tych kwestiach? Słowem Bożym, proroctwami, tak. To proroctwa wskazują, kto tutaj w tym wszystkim jest wrogiem Bożym i kto działa na szkodę prawdy i szkodę ludu Bożego. I na tym powinniśmy się opierać, nie słuchając tego, co gdzieś tam nam z boku mówi, zupełnie może coś przeciwnego robić. Zawsze tak było. W średniowieczu, zobaczcie, ludziom wmawiano i czasami się dziwimy, że jak to możliwe, że ludzie wierzyli w to, że są czarownice, że tych ludzi należy palić na stosie, wszyscy wychodzili, patrzyli i akceptowali to, co się dzieje. Oczywiście była jakaś grupa ludzi, która się z tym nie zgadzała, ale większość była przekonana, że ci ludzie zasługują na śmierć. To nie było tak, jak dzisiaj czasami myślimy, że oni po prostu byli tak zastraszeni, że nie mieli wyboru. Niektórzy tak, ale często ci ludzie to akceptowali, bo w to uwierzyli, bo ktoś ich zmanipulował. Dzisiaj dokładnie się to samo dzieje. Wskazują nam winnych i na końcu po prostu winnymi staną się ci, którzy będą bronić prawdy Bożej i będą stać przy Chrystusie, przy prawdzie. To na nich się wskaże jako głównych winowajców wszelkiego zła na ziemi. Dzisiaj na razie lud Boży nie jest pod uwagę jeszcze brany. Są inni wrogowie, których się wskazuje i jakby podsyca się tę nienawiść. Ale na końcu to będzie lud Boży, będą ci, którzy będą Bogu wiernie służyć. Historia się powtórzy tak, jak to miało miejsce w czasach Jezusa. Chrystus stał się i apostołowie stali się w pewnym momencie takimi wrogami największymi, których należy usunąć. A zobaczcie, co Chrystus zrobił takiego złego? Nic. On niósł pomoc, a jednak szatan potrafił tak przekonać wszystkich, że wysłali Chrystusa na śmierć. Dokładnie historia powtórzy się na samym końcu. Barabasz. Kim był Barabasz? Pamiętacie? Przestępcą, mordercą, ale był kimś jeszcze. Za kogoś się podawał jeszcze. Podawał się za Mesjasza. W tamtych czasach wielu Mesjaszów pojawiło się fałszywych, którzy po prostu chcieli wyzwolić Izraela z niewoli rzymskiej. To takich ludzi uważano za Mesjasze. Dlatego Chrystusa też chciano widzieć właśnie w takiej roli, że wyzwoli ich spod okupacji rzymskiej i to będzie ten Mesjasz, na którego czekali. Ale kiedy Chrystus nie chciał tego robić, dlatego nim wzgardzili. Ale każdy, ktokolwiek próbował coś takiego zrobić, walczyć z Rzymem, stawał się Mesjaszem. I Barabasz był jednym z takich przywódców, którzy gdzieś tam wszczęli bunt, ale został pojmany i miał być skazany na śmierć. Ale po prostu pamiętacie, Piłat w pewnym momencie przyprowadził Barabasza i postawił po jednej stronie, stał Chrystus, po drugiej stronie stał Barabasz. I Piłat zapytał, kogo wybieracie? Kogo wybrano? Barabasza. Czy historia się powtórzy? Czy mamy jakieś odniesienie tego, co tam się wtedy wydarzyło do dzisiejszych czasów? Czy pojawi się jakiś fałszywy Mesjasz, jakiś Barabasz, który podawał się będzie za Mesjasza na końcu historii? Pojawi się. Bo Pismo Święte nam mówi, że na końcu historii tej ziemi sam szatan objawi się jako Mesjasz, jako fałszywy Mesjasz. I dlatego Pismo Święte mówi, że cała ziemia pójdzie w podziwie, bo to szatan przyczyni się do tego, że po prostu ludzie uwierzą w te wszystkie fałszywe nauki. I on odegra tutaj też pewną rolę. Tak samo jak Barabasz odegrał i ludzie wybrali Barabasza, tak samo wybiorą fałszywego Mesjasza.
kiedy będzie możliwość, taka jak mieli możliwość właśnie wtedy, kiedy Chrystus był skazywany, wybrać prawdziwego Mesjasza, ludzie wybiorą jednak fałszywego Mesjasza. Zobaczcie, historia powtórzy się. Ale mówiliśmy, że w tej historii, w tym procesie brało udział 3 uczniów. I chciałbym na tym jeszcze chwilę się skupić, bo to nas najbardziej interesuje. Uczniowie, ci 3 uczniowie. Dlaczego 3 było? Oni w pewnym sensie reprezentują lud Boży na końcu czasów. Oni reprezentują tych, którzy będą wierzyć i służyć Bogu na końcu historii właśnie tej ziemi. Judasz, Piotr i Jan. Każdy z nich coś uczynił. My wiemy, Judasz był tym, który zdradził, który zaparł się Chrystusa i zdradził go. Ale zanim może to się stało, przyjrzyjmy się Judaszowi, jakim był człowiekiem. Judasz wewnątrz własnej istoty odczuwał dowody mocy Chrystusa. Czyli zobaczcie, pięknie, gdzieś tam w głębi serca odczuwał, że Chrystus posiada moc, że to ktoś szczególny. Uważał, że nauka Chrystusa przewyższa wszystko, co kiedykolwiek słyszał. Kolejna myśl, bardzo cenna. Czyli uważał, że to, co Chrystus uczy, o czym uczy, jest przewyższa wszystko. Jest to coś najważniejszego. Podobnie jak my uważamy, że to, co Chrystus, to, co Słowo Boże mówi, jest czymś najważniejszym. Czytamy dalej. Miłował wielkiego nauczyciela i pragnął być z nim. Zobaczcie, on go naprawdę miłował. To nie było tylko udawanie. On miłował Chrystusa i chciał z nim być. Odczuwał pragnienie zmiany własnego charakteru oraz stylu życia, wierząc, iż będzie to możliwe przez łączność z Chrystusem. Kolejna bardzo ważna myśl. Odczuwał, wiedział, że musi zmienić swój charakter i styl życia, ale też był świadom tego, że nie jest w stanie sam tego zrobić, więc polegał na Chrystusie. I gdyby tylko tyle było napisane o Judaszu, to byśmy powiedzieli, że to wspaniały człowiek, naprawdę oddany Chrystusowi uczeń. Ale czytamy dalej. A tutaj może jeszcze jedna myśl ważna. Judasz był wysoko ceniony przez uczniów i miał na nich wielki wpływ. Czyli w oczach ludzi był też bardzo ceniony. Czyli zobaczcie. Jak do tej pory nic nie można było Judaszowi zarzucić. Ludzie go szanowali, cenili, dlatego pewnie został skarbnikiem, tak ważną funkcję pełnił. Chrystusa kochał, wiedział, że prawda jest najważniejsza i Chrystus tylko może zmienić jego życie, jego charakter. Ale czytamy dalej, sam miał wysokie mniemanie o swoich kwalifikacjach i patrzył na swych braci z wyniosłością, uważając, że nie dorównują mu zdolnościami i umiejętnościami rozumowania. Tutaj jakby zaczynają się schody. Miał wysokie mniemanie o swoich kwalifikacjach i uważał, że nikt nie jest w stanie mu dorównać. Czyli pycha, która zgubiła wielu ludzi, która zgubiła kiedyś szatana i niestety w Judaszu też gdzieś tam tkwiła. Myślał o sobie więcej niż powinien. Pismo Święte mówi, abyśmy za dużo o sobie nie myśleli, abyśmy nie wpatrywali się w siebie. Jeśli coś potrafimy, Bóg nas obdarzył jakimiś zdolnościami, to powinniśmy być Bogu za to wdzięczni i nic więcej. Apostoł Paweł napisał, co masz, czego nie otrzymałeś. A jeśli otrzymałeś, to dlaczego zachowujesz się tak, jakbyś nie otrzymał? Przecież tak naprawdę wszystko, co mamy, otrzymaliśmy z Bożej ręki. Nasze życie, nasze wykształcenie, majątek, cokolwiek posiadamy, jest to dar Boży. Jeśli przewyższamy kogokolwiek, czymkolwiek, to jest tylko i wyłącznie zasługa i dar Boży. Więc chlubienie się tym, chełpienie się tym, uważaniem, że mamy prawo z góry patrzeć na drugich ludzi, jest wielkim błędem. Dlatego Judasz niestety tutaj popełnił błąd. Gdyby wiedział, że
że te zdolności, które ma, był to zdolny człowiek, są darem Bożym, mogłoby też to się skończyć inaczej. Tutaj dalej czytam. Judasz, Piotr był według niego nierozważnym zapaleńcem. Jana uważał Judasz za człowieka niepraktycznego. Mateusz był we wszystkich sprawach skrupulatny, stosownie do swojego wykształcenia, był bardzo drobiazgowy w kwestii uczciwości i ciągle rozmyślał nad słowami Chrystusa. Ale Judasz uważał go za człowieka, któremu nie można było powierzyć wykonania trudnych, wymagających wyobraźni zadań. Zobaczcie, kolejna zła cecha, która była w Judaszu. Uważał, że ma prawo osądzać, oceniać innych ludzi. Jeżeli Bóg powołuje człowieka, to powinniśmy zaufać Bogu i Bóg każdemu daje jakieś tam zadania. My możemy się wspierać nawzajem jak najbardziej. Możemy pomagać sobie nawzajem w wielu sprawach, ale nie mamy prawa być sędziami jeden dla drugiego. A tutaj Judasz uważał, że może osądzić tego, może osądzić tamtego. To jest kolejna zła cecha, która nie powinna mieć miejsca w chrześcijaństwie. Dlatego tutaj duch proroctwa nam mówi, że pod kierownictwem tego rodzaju krótkowzrocznych ludzi Kościół nigdy nie mógłby się rozwinąć. I rzeczywiście czasami Kościół nie rozwija się, dlatego że jacyś ludzie gdzieś tam może blokują to. Może tak jak Judasz przejęli kontrolę i próbują wpływać na innych, a Judasz akurat takim człowiekiem był. Próbował innych tak ustawić, jak on uważał, że powinni funkcjonować. I co jeszcze o Judaszu możemy powiedzieć? Uważał siebie za człowieka o niedościgłych zdolnościach. We własnym mniemaniu był w tej sprawie mężem opatrznościowym i ciągle się za takiego uważał. Czyli uważał, że jest jakimś szczególnym człowiekiem. Czy czasami takie myśli gdzieś tam nie docierają do naszych głów, że czujemy się jakimiś wyjątkowymi ludźmi, szczególnymi. Że nawet jakbyśmy coś zrobili nie tak, to i tak Bóg po prostu nam to daruje, dlatego że jesteśmy kimś ważnym. Jeśli takie myśli się pojawią, na pewno nie pochodzą one od Boga, na pewno nie jest to dzieło Ducha Bożego, tylko szatana. Tak jak Judasz tutaj uważał, że jest człowiekiem o niedościgłych zdolnościach, jest mężem opatrznościowym, niestety bardzo się pomylił, bo to, co zamierzał uczynić, to, co chciał zrobić, jednak okazało się, że to błędna droga i dlatego tak skończył, a nie inaczej. Jeszcze jedna myśl jest tutaj u Judaszu, o której warto powiedzieć. Gdyby Judasz umarł przed swoją ostatnią podróżą do Jerozolimy, byłby uważany za męża godnego zajęcia miejsca wśród dwunastu, a jego brak byłby dotkliwie odczuwany. Gdyby nie ujawniły się pewne cechy charakteru, schyłku jego życia, nie narodziłaby się odraza towarzysząca mu przez wszystkie wieki. Judasz z natury był chciwy na pieniądze. To jest kolejna rzecz, która była zła w tym człowieku. Chciwy był na pieniądze, lecz nigdy dotąd jego zepsucie nie doprowadziło go do takiego czynu, jakiego podjął się obecnie. Rozwinął w sobie złego ducha skąpstwa, dopóki tenże nie przekształcił się w decydujący element jego życia. Miłość do pieniędzy wzięła górę nad miłością do Chrystusa. Podporządkowując się temu złemu uczuciu, stał się niewolnikiem szatana, a ta zależność pogrążyła go we wszystkich innych grzechach. Zobaczcie, jedna zła cecha, która gdzieś tam w człowieku jest, którą człowiek nie ma zamiaru wykorzenić, albo uważa, że nie ma w tym nic złego, może człowieka zgubić na końcu drogi. I tu mamy przykład właśnie Judasza, który gdzieś tam ta chciwość do pieniędzy spowodowała, że czytamy w Ewangelii Jana, jest napisane,
że Judasz był złodziejem, że podkradał z tych pieniędzy, które nie należały mu się w zasadzie. Nikt nie podejrzewał go o to, bo w przeciwnym razie odebrano by mu tę funkcję, ale nikt tego nie wiedział. Ale zobaczcie, ta zależność pogrążyła go we wszystkich innych grzechach. Dlatego Pismo Święte mówi, kto uchybiłby w jednym, jest winien wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że jeden grzech, pielęgnowany, świadomie czyniony, w konsekwencji prowadzi człowieka do zguby. Człowiek nie musi złamać całego prawa, wystarczy, że w jednym uchybia. I znamy los Judasza, wiemy, jak skończył się. Wierzę, że nikt z nas w tych czasach ostatecznych nie stanie się podobny do Judasza. Nikt z nas nie zaprze się Chrystusa, nikt z nas nie sprzeda Chrystusa, tak jak to zrobił Judasz. Ale jednak na pewno tacy ludzie będą na końcu, którzy zaprą się Chrystusa, zaprą się prawdy Bożej, odrzucą Bożą łaskę. I dlatego jest ten czas, teraz, kiedy jest jeszcze możliwość, gdzieś tam, jeżeli widzimy, że coś w naszym życiu jest nie tak, to prośmy Boga, szukajmy rozwiązania, póki jest taka możliwość, bo później może być za późno. Teraz o Piotrze chciałbym przeczytać kilka zdań. Piotr nie chciał być rozpoznany jako uczeń Jezusa i dlatego przeniknął między ludzi jako jeden z tłumu, który przywiódł Jezusa na to miejsce. Czyli, kiedy zaczęło się coś dziać, Piotr pomyślał sobie, zmieszam się z tłumem, będzie bezpieczniej, będzie lepiej, nie chciał być rozpoznany. Wydawałoby się, że to takie sprytne wyjście, ale no niestety nie było to dobre, to co zrobił. Wyobraźmy sobie, dożyliśmy tych ostatnich wydarzeń na tej ziemi. Wychodzą dekrety niedzielne, które zmuszają ludzi do święcenia tego dnia. A później, jak wiemy, że wyjdą po tym dekrety śmierci. I teraz zaczyna się pewna panika. Co zrobić? Czy zmieszać się z tłumem? Czy dalej występować w roli takiej, jakiej wcześniej byliśmy? Czy przyznać się, że jestem adwentystą dnia siódmego? Czy jednak może lepiej się zmieszać z tłumem? I Piotr doszedł do wniosku, że lepiej zmieszać się z tłumem. Bezpieczniej będzie się nie przyznawać. A wcześniej, pamiętacie, kiedy Chrystus go ostrzega, chwilę wcześniej, że zaprzeź mnie się, Piotrze. A Piotr, pamiętacie, co powiedział, kiedy Piotr go poinformował, że najpierw mówi Piotr, że jestem, Panie, za Tobą pójdę wszędzie. Jestem gotowy umrzeć. Jezus Chrystus go informuje, nie, Piotrze, zaprzeź mnie się. A Piotr powiedział, tak, Panie, Ty wiesz najlepiej. Więc czy zgodził się z Jezusem, że tak się stanie, czy sprzeciwił się Jezusowi? Pamiętacie, co powiedział? Choćby wszyscy się zaparli, ja jednak pójdę wszędzie do Ciebie. Czyli dopuszczał, że może mogą być tacy, którzy się zaprą, ale ja nigdy tego nie zrobię. A to się okazało, że stało się odwrotnie. Po prostu inni gdzieś tam rzeczywiście pouciekali może, ale się nie zaparli. Piotr zaparł się. Zobaczcie. I tu Piotr na samym wstępie już popełnia błąd. Przecież była to garstka ludzi. To nie był jakiś tłum. Nie stanął Piotr przed jakimś wielkim trybunałem sędziowskim, tak jak Marcin Luther kiedyś i musiał świadczyć o Bogu. On znalazł się w grupce jakichś tam przypadkowych ludzi. I jakaś kobieta go zapytała, pierwszy postawiła mu pytanie, czy ty jesteś jednym z nich. Jak myślicie, co by się stało, gdyby powiedział, że tak? Groziłoby mu coś? Nie. Nie. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus prosił, żeby zostawić w spokoju tych. Mówi, ja jestem, mówi, kogo szukacie? Oni powiedzieli, Jezusa Nazareńskiego. Mówi, ja jestem, ale ich zostawcie w spokoju. Jezus
zadbał o bezpieczeństwo ich. Ale Piotr tutaj nie wziął tego pod uwagę i pewnie miałby święty spokój i nikt by więcej pytań nie stawiał. Ale niestety sądził, że tak będzie lepiej. Czytamy dalej. Kiedy jednak światło padło na twarz Piotra, odźwierna spojrzała na niego badawczym wzrokiem. I tu jest, czytamy dalej, zapamiętała, że wszedł z Janem i zauważyła jego przygnębioną twarz, pomyślała więc, że może on być jednym z uczniów Jezusa. Czyli ona już wiedziała, domyślała się, że to prawdopodobnie jest jeden z uczniów Jezusa, ale chciała zapytać się i zobaczcie, to była próba dla Piotra. Światło padło na twarz Piotra. Oczywiście, że któregoś dnia światło padnie na nas też. Dzisiaj nas nie zauważają. My chcielibyśmy, żeby nas widzieli. Czasami robimy trochę szumu tu i ówdzie, żeby po prostu w końcu zobaczyli, że są adwentyści, może ktoś tu przyjdzie do nas, będzie słuchał. Ale przyjdzie taki dzień, że to światło padnie na lud Boży. Zainteresuje się świat tą garstką ludzi, która strzeże Bożych przykazań i stoi przy świadectwie Jezusa. Przyjdzie taki dzień, że tak się stanie. I wtedy wielu może się zgubić. Dzisiaj my chcemy, więc nie ma tego, ale kiedy to się stanie, możemy zareagować niewłaściwie. Jak ważne jest, abyśmy odpowiednio się przygotowali. Gdyby Piotr wtedy czuwał, kiedy Chrystus mu powiedział, to mogłoby się wydarzyć inaczej. Gdyby nie był taki pewny siebie, też mogłoby to się skończyć inaczej. Ale niestety po prostu Piotr tutaj taką, a nie inną wybrał drogę. Przeczytam dalszą myśl jeszcze może. I znowu czytamy, zadają mi pytanie, czy ty i ty nie jesteś uczniów jego? Piotr był zaskoczony i zmieszany, a tymczasem oczy wszystkich zwróciły się na niego. Zobaczcie, wcześniej tylko pojedyncza osoba zapytała go, ale on się zaczął zapierać. Później, kiedy to pytanie pada kolejny raz, on zaskoczony i zmieszany, bo myślał, że dadzą mu święty spokój, a tu się ukazuje, że ktoś uparł się i dalej drąży to. I co to spowodowało? Że wszyscy się zainteresowali teraz tą sprawą. Tak, to pewnie miałby święty spokój, a teraz wszyscy, którzy tam byli, się zainteresowali. I będzie podobnie na końcu. Może na początku niektórzy będą gdzieś tam zwracać uwagę na lud Boży, na adwentystów Dnia Siódmego na końcu historii. Ale przyjdzie taki czas, że cały świat zainteresuje się i zwróci uwagę, co to za ludzie, co głoszą i wszyscy spojrzą. Tak jak na Piotra patrzyli, tak i popatrzą na lud Boży na końcu. I później czytam dalej. Udawał, że nie rozumie, o co go pytają, lecz ona nalegała w dalszym ciągu, oświadczając wszystkim, że człowiek ten był z Jezusem. Piotr nie mógł uchylić się odpowiedzi i rzekł ze złością: niewiasto, nie znam go. I tutaj jest jakby podsumowanie tego. Piotr postanowił nie przyznać się do tego, kim jest, ale udając obojętność, musiał przejść do obozu nieprzyjacielskiego, stając się w ten sposób łatwą zdobyczą pokusy. On musiał przejść już później do obozu nieprzyjacielskiego. Zobaczcie, jeżeli człowiek wkroczy na złą drogę, to wydawałoby się, że nie ma odwrotu. Tak to, co uczyliśmy się dzisiaj o Adamie i Ewie. Ewa zaczęła, weszła na tą złą drogę, wprowadziła Adama nagle, stała się to taka gorliwa, żeby wciągnąć męża. Później zaczęli się chować, uciekać i zobaczcie, jakby gdyby nie Bóg, gdyby ich nie Bóg nie zaczął szukać, gdyby Bóg nie wyszedł jako pierwszy z pomocą, to jak sądzicie, czy kiedykolwiek zapragnęliby znowu spotkać się z Bogiem? Szukaliby ratunku u Niego? Może nigdy. Bo tak się dzieje, kiedy człowiek gdzieś tam zbacza na złą drogę, oddala się od Boga
I to tylko dzięki temu, że Duch Święty podąża za nami i chce nas ratować, my jesteśmy w stanie gdzieś ten głos usłyszeć. Gdyby Bóg nas zostawił samych sobie, wszyscy byśmy odwrócili się i poszli w złym kierunku. I Piotr tutaj jest przykładem tego, że zaparł się, sprzeciwił się, nie słuchał Chrystusa tego, co mówił do niego i w końcu po prostu tak właśnie zakończył. Przeczytam jedną myśl. Serce Jezusa rozdarł straszliwy ból. Spadł na niego cios, jakiego nie mogła zadać żadna ręka wroga. Bo oto, gdy on był poddany najgrywaniom w czasie przesłuchania u Kajfasza, zaparł się go jeden z jego własnych uczniów. Zobaczcie, to był cios, jakiego żaden z wrogów nie mógł zadać Chrystusowi. Zaparcie się Piotra było w tym momencie najsmutniejsze, najtragiczniejsze dla Jezusa wydarzeniem. Dlatego jak ważne jest, abyśmy podążali za głosem Chrystusa i nie zapierając się Go nigdy. My wiemy, że Piotr został uratowany. Jak myślicie, kto go uratował, Piotra? Dlaczego jednak wrócił do Chrystusa i był Jego wiernym naśladowcą? Bo my znamy dalszą historię Piotra jako jednego z najbardziej oddanych uczniów Chrystusa, poświęcił swoje życie, nawet zginął dla sprawy Bożej. Wiemy, że się jego historia zmieniła, że wrócił z powrotem. Ale co sprawiło, że tak, że wrócił? Albo kto może? Mnie się wydaje, że po zmartwychwstaniu Jezus chciał go spotkać i przekazać żyć. Jezus Chrystus bez wątpienia go uratował, ale jeszcze przed zmartwychwstaniem. Pamiętacie, kiedy mówi tak? Szatan wyprosił sobie, aby przesiać was jak pszenicę, ale ja prosiłem za wami, aby wiara wasza nie ustała. I Jezus w tej modlitwie, kiedy oni spali, On nie walczył o siebie. On modlił się i walczył za uczniami. On walczył za ludźmi. I dlatego uratował Piotra już wtedy. Piotr go się zaparł, ale Chrystus walczył o niego i wywalczył już wtedy. I jeszcze został nam Jan, ale to króciutko o Janie. Jan po wejściu na dziedziniec nie usiłował ukryć faktu, że należał do uczniów Jezusa i nie zmieszał się z plugawym tłumem, który żył jego mistrza. Czyli pierwsza myśl. Był dalej, wystąpił dalej jako uczeń Jezusa Chrystusa. Nie zadawano mu też żadnych pytań, bowiem wystąpił jedynie w swojej własnej roli. Uwalniając się w ten sposób od podejrzeń, znalazł sobie nierzucające się w oczy miejsce w najbliższym sąsiedztwie Jezusa. Zobaczcie, to najbezpieczniejsza postawa. Chciałbym, abyśmy zawsze właśnie taką postawę przyjmowali jak Jan. Zawsze byli blisko Jezusa, ale i zarazem nie rzucali się w oczy. Czyli nie zwracali na siebie uwagi, że nie wiadomo kim to nie jesteśmy, jakie mamy zasługi, ile to zrobiliśmy dla Boga i dla dzieła Bożego. Nie. Stójmy blisko Jezusa, w Jego bliskości, ale zawsze gdzieś tam w cieniu, nie wysuwając się gdzieś tam, nie przechwalając się. Jan właśnie przyjął taką pokorną postawę, blisko będąc Jezusa i dlatego w taki sposób przetrwał. Piotr popełnił błąd tutaj, ale Bóg, Jezus Chrystus go wyratował. Natomiast Judasz, my wiemy jak skończył, zaparł się Jezusa Chrystusa. Niech Bóg dopomoże nam, abyśmy już teraz, w tych czasach, dokładnie słuchali tego, co mówi Chrystus do nas. Chrystus tak jak wzywał kiedyś uczniów swoich, aby czuwali, aby skupili się na tym, co Bóg do nas przemawia. Do nich przemawiał wtedy i do nas mówi, abyśmy dokładnie słuchali. Abyśmy po prostu w tej bliskości, w tych relacjach zawsze byli z Bogiem. Bo to nam pozwoli przetrwać wszystko, cokolwiek może się wydarzyć jeszcze w naszym życiu. I nie ufali zbytnio sobie, ani żadnemu innemu człowiekowi,
bo to jest też niebezpiecznie. Ale zaufali Bogu całkowicie i na Nim polegali, wtedy jest tylko i wyłącznie możliwe zwycięstwo. Niech Bóg dopomoże nam w tym. Amen.